Właśnie uczyłem kogoś surfować. Złapałem właśnie falę. I przymierzałem się do kolejnej. A wtedy ugryzł mnie rekin. To było jak zderzenie z samochodem. Dylan nie wie, że to przerażające doświadczenie może pomóc naukowcom zrozumieć, dlaczego to wybrzeże należy do najniebezpieczniejszych na świecie. Najpierw uderzył szczęką w deskę. Ta siła wyrzuciła mnie w powietrze. Jego szczęka górna wbiła się w moją nogę i rozerwała ją. Rekin biały atakuje 23-letniego instruktora surfingu Dylana Redderinga. Serce mi waliło, wszystko zdawało się dziać w zwolnionym tempie. Nagle rekin znika, równie szybko jak się pojawił. Widziałem gołe mięśnie swojej nogi. Dwaj przyjaciele płyną na ratunek. Pomagają Dylanowi wrócić na plażę. To dziwne doświadczenie. Człowiek czuje się jak we śnie. Reaguje, nawet o tym nie myśląc. Kilka minut później na miejscu jest już pogotowie. Dylan zostaje przetransportowany do szpitala. Lekarze zakładają mu 148 szwów, żeby zamknąć ranę na żebrach, pośladku i prawej nodze. Ale pewne urazy goją się wyjątkowo długo. Blizny psychiczne nie znikają szybko. Potrzeba dużo cierpliwości i pracy. To doświadczenie nauczyło mnie, jak kruche i cenne jest życie.